Hej, tutaj fantastyczne siostry Gaba i Ola. Dzisiaj mamy dla Was podsumowanie miesiąca, jaki był czerwiec. Opowiemy Wam, jakie książki przeczytałyśmy, choć pewnie doskonale o tym wiecie. Tak, wspominałyśmy niejednokrotnie. Tak, to zaczynaj pierwszy. Tak, u mnie było w tym miesiącu 5 książek, aż powiem Wam, że się sama zdziwiłam, bo czerwiec był całkiem ciężki. Była sesja i sporo w ogóle tych rzeczy do nauki, do zrobienia i tak dalej, ale udało mi się przeczytać 5 książek. Na pierwszy ogień pójdzie pierwsza książka miesiąca, czyli Jak mądrze zadbać o swojego psa i kota, której nie mam przy sobie fizycznie, ale tutaj Wam pokażemy. I tak, no ta książka to jest 5 na 5 gwiazdek. Bardzo dobrze mi się ją czytało. Ja z pewnych względów jakoś sobie wymyśliłam, że to będzie książka po prostu o tak jakby próbie wychowania zwierząt i wiecie, z racji, że ja trochę siedzę w tym temacie, to bałam się, że to nic nie będzie nowego dla mnie. I szczególnie, że książka jest jakby podzielona na etapy od szczeniaka albo... Poczekaj. Słuchajcie, jeżeli słyszycie jakieś maskanie, to nasz pies jest sobie właśnie teraz kość. Tak, no właśnie. Od właśnie szczeniaka albo młodego kota, no na pewno to słyszycie, aż do seniora. No więc ja myślałam, że wiecie, to będzie w stylu jak zadbać o szczeniaka, jak go wprowadzić do domu i tak dalej. I tak, były tam takie kwestie, ale głównie to były rzeczy takie weterynaryjne. Na przykład opisy różnych pasożytów i jakie tam są objawy, choroby kleszczowe i tak dalej, jakie szczepienia u zwierząt są potrzebne. Więc ja bardzo dobrze oceniam tą książkę i ona była świetna też pod tym względem, że autorka w ogóle jakby nie pisała oceniająco, jeśli chodzi o opiekunów zwierząt. Też ten język był taki fajny, że przyjemnie się czytało, było śmiesznie, były historie różne z gabinetu weterynaryjnego. I bardzo szanuję za tak, tak subtelne jakby wspomnienie o eutanazji zwierząt, to jest ostatni rozdział, i właśnie takie nieocenianie ludzi w tym temacie, którzy tego dokonują lub jakby nie dokonują. Bardzo tak uświadamiający był ten rozdział naprawdę, więc ja Wam bardzo polecam, naprawdę bardzo. To była moja pierwsza książka w tym miesiącu. A twoja pierwsza? Moja pierwsza to była, tak wspomnę o niej pobieżnie, Z mgły zrodzony. Zaczęłam, ale nie dokończyłam, bo jakoś tak po prostu... Wiecie, ja też zaczęłam się uczyć, to było tak, że zaczęłam 20 stron, potem odłożyłam na 5 dni, potem przeczytałam 50 stron, potem znowu odłożyłam na kilka dni, później przeczytałam 100 stron, a później znowu odłożyłam i to no, nie służyło za bardzo tej książce. Ja czuję, że ona jest dobra i że ona zasługuje na... takie, wiecie, prawdziwe zaangażowanie i żeby tak do niej przysiąść na 100%. Ja w tym momencie, znaczy w tym momencie nie mogłam tego zrobić, dlatego sobie przesunęłam, myślałam, że będę czytała ją w lipcu, ale uznałam, że to jest taka, nie wiem, taka jesienna książka i pewnie przeczytam ją pod koniec sierpnia, jakoś tak we wrześniu, bo wiecie, chcę się całkowicie zaangażować. No to tak i później kolejną książką byli Niegodziwi święci i w sumie nie wiem, co mam o niej powiedzieć. Przeciętnie. To jest takie, tak, bardzo taka przeciętna. Myślałam, że mi się spodoba. Była powiedz okay. O fabule może. No opowiada, w sumie są trzy postacie. Jest książę, dziewczyna, która słyszy głosy świętych w swojej głowie i taki jakiś ktoś, taki, nie wiem, potwór, tutaj jest napisane z tyłu. Ale no to jest po prostu taki chłopak, który okazuje się być nie tym, kim jest tak naprawdę, chociaż pewnie to jest spoiler, ale wątpię, że ktokolwiek nie chciał czytać tą książkę. No bo ona jest po prostu przeciętna, wiecie, bo ten punkt kulminacyjny też mi niczego nie urwał. To jest taka młodzieżówka, tak? Tak, zakończenie też było takie no dosyć... No nie wiem, ja się spodziewałam tego zakończenia. Ci bohaterowie też byli tacy, na początku wydawali się fajniejsi, ale im dalej w las, tym gorzej, tak mi się wydaje. Oczywiście mamy udręczonego księcia, który po prostu ma ból 4 liter, że musi być księciem. Ta dziewczyna też na początku była fajna, ta nadjeżdża na początku była okej, ale później zaczęła mi trochę tym irytować. No a ten potwór, co tam jakoś tak nie mam w ogóle o nim żadnego zdania, tak naprawdę po prostu tak był, że po prostu, nie wiem, był jakiś wątek dodatkowy czy coś takiego. Ogólnie szału nie wiecie, ma. Szału nie ma. Jeśli chodzi o te rosyjskie wątki, no to tak jak w całej
jak to się nazywa? W uniwersytecie, bo że uniwersum Griszów, czuć było, że te rosyjskie klimaty to tylko po to, żeby nadać tego klimatu książce, żeby było tak bardziej, wiecie, egzotycznie, chociaż to słowo jest źle nacechowane raczej w takim dyskursie postkolonialnym, ale nieważne. To tutaj jest taka Rosja pełną parą i to nawet wspominają o Grażdance, którą pisano chyba w Rosji w XVI wieku, tak mi się wydaje, ale może, że się zapamiętałam, ale w każdym razie miałam to na dialektologii. Także jeśli chcecie, to się gajcie, jeśli nie, to nie, nic nie stracicie, a raczej wiem, że niektórzy mogą mieć już przesyt tych rosyjskich klimatów. Bo... Ale wiesz, niektórzy też lubią takie, wiesz, młodzieżówki, więc... No to, ale ja nie mówię, że to jest jakieś złe czy coś, tylko po prostu, no wiecie, no... A tam... Tak. Jak chcecie, czytajcie, jak nie, to nie. No właśnie u mnie tak samo, taką książką jest Spells, Trouble, Wiedźmi Czar. To jest chyba właśnie nowość czerwca i wspominałam o niej w naszym małym bookhaulu z okazji Dnia Dziecka. Zresztą tą książkę właśnie dostałam od mamy. Pokrótce książka opowiada, już o tym mówiłam, ale jeśli ktoś nie oglądał tamtego filmu, książka opowiada o bliźniaczkach, które są wiedźmami razem ze swoją mamą i pochodzą z takiego rodu w ogóle wiedźm i one pilnują swojego miasteczka przed złem. No i nagle to zło się budzi. Umiera ich matka i one jakby we dwie muszą uratować. Stawić czoła. Dokładnie. Złym siłą. Tak, tak. I mamy tutaj, wiecie co, to tak się fajnie zapowiada. I ogólnie to z tą książką było tak, że jakbym miała powiedzieć obiektywnie, to ona nie była najlepsza, ale subiektywnie. Ja chyba, wiecie, w tym czasie potrzebowałam takiej książki, tak totalnie na wyluzowanie się i po prostu dobrze mi się to czytało i nawet podobało mi się, jak to czytałam. Ale widzę, że ta książka ma sporo takich błędów i sporo niedociągnięć. Na przykład mogę porównać tą książkę do Zasad Magii, którą czytałam w tamtym roku. Tam też mamy motyw rodzeństwa, mamy dwie siostry, brata, też mamy utratę rodzica. I tam jakby po prostu i czuć tą magię, bo tam właśnie to rodzeństwo jest... Magiczne. Tak, magiczne. Czuć tę magię, czuć jakby żałobę po stracie rodziców, czuć w ogóle, wiecie, takie emocje i w ogóle to wszystko tak czuć, wiecie, ta książka tak pasuje. A tutaj tak, tej magii jest tyle, co kot napłakał. W ogóle najgorszy wątek dla mnie to właśnie chyba był ten ze stratą tej mamy, bo wiecie, one mają, te bliźniaczki mają 16 lat, straciły tą matkę. I jakby policja przyjeżdża, żeby się dowiedzieć, co się stało, ale one załatwiają jako 16-latki pogrzeb. Przyjeżdża do nich jakaś ciotka, którą jakby nikt się w ogóle nie interesuje, kto się nimi zajmie. Nagle w ogóle te bliźniaczki praktycznie nie przeżywają żadnej żałoby, tylko mało kiedy jest, znaczy jest wspominana ta matka, ale wiecie, tu nie widać, żeby one jakoś tak były poruszone tą śmiercią. I a kiedy już jedna z nich jest poruszona rzeczywiście, chyba tam, nie wiem, minęły ze 4 dni, to ta druga mówi, że już po 4 dniach ta musi się ogarnąć i musi działać. No to jakby sorry, ale ta książka nie miała w ogóle jakby odzwierciedlenia w rzeczywistości i taka, no była, miała naprawdę sporo niedociągnięć. W ogóle bardzo schematyczne były postaci, naprawdę bardzo. I niby ta książka jest dla młodzieży, ale z drugiej strony jest jedna taka mocna scena erotyczna, więc nie wiem, czy rzeczywiście to jest właśnie książka dla młodzieży, czy nie w końcu, ale ja sobie tak myślę, że jak to pisała matka z córką, to tak patrzymy na naszego pieska jak coś, ale tak, no to tą scenę erotyczną pisać matka z córką, no to... No to ty wiesz, jak w domu nocy się działo? No to nie wiem, takie... to musiało być trochę dziwne. Ale tak, no po prostu książka nawet zaczyna się takim schematem, wiecie. Mamy bliźniaczkę, która jest bardzo cicha i zamknięta w sobie, nie ma przyjaciół i bliźniaczka, która jest przebojowa, po prostu ma mnóstwo przyjaciół, jest popularna w mieście. No i... no... wiecie, no ta książka, porównując właśnie do Zasad Magii, tylko że Zasady Magii to już właśnie nie jest książka taka stricte młodzieżowa, tylko taka bardziej jakby dla dorosłych, bo
Znaczy, może ją czytać młodzież, ale wydaje mi się, że te emocje są bardziej jakby przeznaczone do starszego czytelnika. No a tutaj to, no nie wiem, ta książka jest taka, właśnie taka ona pisana, po prostu taką napisana, serio. I nie wiem w ogóle, czy to ma sens, co ja mówię, bo tak przypominam sobie o niektórych sytuacjach i wam opowiadam. Ale też już kończąc ten temat, to zakończenie zapowiada drugi tom. I... Serio? Tak, myślę, że tak. Zrobię z tego też 10 tomów, tak jak Domu Nocy. Nie mam pojęcia, ale już by była przesada. Ale samo zakończenie jakby było takie, nie wiem, ani to spektakularne, ani takie, no takie nijakie. No takie nijakie trochę, ja to tak odebrałam, szczególnie to lepiej takie zakończenie niż tak jak w Gołębiu i Wężu, które w ogóle nie miało żadnego sensu zakończenie. Szczególnie te ostatnie, niektóre wątki w ogóle zostały nierozwiązane. Ja też nie rozumiem, jak bliźniaczki, które są najlepszymi przyjaciółkami, po prostu nie mówią sobie niektórych rzeczy, które są kluczowe w tym, wiecie, jakby odzyskaniu miasta, znaczy jeju. Nie mówią sobie rzeczy, które są kluczowe w kwestii, wiecie, odepchnięcia tego zła, no nie? To one w ogóle tak jakby nie mówią sobie tego i jakieś mają tajemnice przed sobą, gdzie no przecież one są najlepszymi przyjaciółkami, bo się boją, że nie wiem, zranią drugą osobę, no ale chyba lepiej, nie wiem, zranić i uratować miasto niż tego nie robić. No nie wiem, to już taka dygresja, ale no te... Właśnie, no ta książka też jest taka, wiecie, możecie spróbować, ale ja nie ręczę, że ona się spodoba, szczególnie, że patrzyłam, że ma słabe opinie i dla wielu osób to był zawód, ale ja właśnie, tak jak mówię, osobiście mam wrażenie, że potrzebowałam takiej książki, wiecie, to było coś, przy czym naprawdę spoko się bawiłam i... No i naprawdę, mimo że widziałam te błędy i widziałam, że tu tak coś jest nie tak, jest sporo naprawdę niedociągnięć, niektóre takie nie do końca rozwiązane te wątki, to naprawdę fajnie mi się to czytało i spędziłam miło przy tym czas. Nie wiem, czy sięgnę po drugi tom, no ale to już inna kwestia, wiecie, więc możecie spróbować, ale nie ręczę, że wam się to spodoba. Koniec tej długiej recenzji. Trochę chaotycznej, no ale dobra. Matko, czego dałaś? Inną książką, którą przeczytałam w tym miesiącu, jest Przyjaciel i to jest książka, też o niej mówiłam w jednym z bookholi, ale opowiadająca o tym, że po prostu jest sobie para przyjaciół, mężczyzna, kobieta, mężczyzna popełnia samobójstwo, no i zostawia jej tego psa. I ona przeżywa tą żałobę jakby z psem. No i się pokazuje ta relacja zawiązująca się między człowiekiem a zwierzęciem i jak zwierzę pomaga w przejściu żałoby, dokładnie. No i ja wam powiem, że to też nie do końca było to, czego się spodziewałam, bo akurat tutaj psa jest naprawdę niewiele. Książka ma ze 200 stron może, no to ten pies był, nie wiem, może na 70 stronach, czy może w połowie. Tu jest bardzo dużo jakby takich przemyśleń literackich, bo zarówno ta główna bohaterka, jak i ten przyjaciel, który popełni samobójstwo, są pisarzami. No i po prostu oni się rozwodzą, znaczy ona, bo to w ogóle cała książka jest pisana jako taki jakby list do niego. Na przykład ona często pisze, że pamiętasz, jak coś tam robiliśmy, a czy wiedziałeś, że to i to się stało, no nie? No więc taki list do niego i ona po prostu opowiada ciągle o życiu pisarza, że pisarze są ubodzy, że po prostu świat literacki jest taki i taki i odwołuje się tutaj do wielu pisarzy, takich chyba, ja nie wiem, chyba są znani, nie? Ja tam nie wiem za bardzo, bo jakby jeżeli to nie są tacy... Tutaj jest recenzja Ingi Iwasiów, ona, ja czytałam na komparatystyce jej tekst, ona jest takim, zajmuje się dyskursem feministycznym, queerowym, coś w tym stylu. No ale no to widzicie, to taki już nieprzeciętna osoba, nie? Tylko bardziej w temacie właśnie tej literatury i no i taka jest po prostu cała ta książka, że... Ona opowiada głównie o tej literaturze, niekoniecznie o zwierzęciu i o relacji z tym zwierzęciem i
I to co, jeszcze a propos tej literatury, bo już chciałam trochę zakończyć ten wątek. Jak ładna wklejka. Tak, ładna ta wklejka. I w ogóle bardzo ładna okładka. I ja myślałam, że ta książka trochę będzie o czymś innym. Ale jeśli chodzi o tę literaturę, to powiem wam, że to co mnie zdenerwowało, to... Znaczy podirytowało raczej, bo co ja mam się tu denerwować? Że ta główna bohaterka prowadzi takie warsztaty... warsztaty pisania jakby na studiach, coś takiego. No i ona tam pisze, że wiecie, coś w stylu jakie kiedyś to były czasy, w sensie, że teraz to co piszą młodzi ludzie jest takie schematyczne i takie jednakowe, a kiedyś to ludzie pisali tak kreatywnie, a teraz to ci młodzi ludzie nie doceniają literatury, która jest w ogóle takim klasykiem jakby, wiecie, takie o kwestie, a i wiecie, kwestionują to, czy tamte teksty były fajne, czy nie. A kiedyś to w ogóle ludzie się czytali, zachwycali tym, no sorry, ale takie gadanie, no to chyba nikt tego nie lubi. Kiedyś to były czasy, a dzisiaj już nie ma żadnych czasów. No dokładnie. I no jeśli chodzi o tą kwestię literatury, to jedno, a jeśli chodzi o samą właśnie tą relację ze zwierzęciem, to powiem wam, że naprawdę mi się podobały te fragmenty. Bardzo taki jest... taki poruszający, poruszająca jest ta końcówka i w ogóle te momenty, kiedy jednak jest ten pies, ten Apollo, bo on ma na imię Apollo, to rzeczywiście to są fajne momenty i to są poruszające momenty, bo pokazują też i żałobę psa i pokazują też żałobę człowieka i tego, jak ludzie i psy i w ogóle zwierzęta na siebie oddziałują i jak mogą sobie pomóc, no tylko, że właśnie tego nie było za dużo. Więc czytałam też właśnie takie opinie na Goodreadsie, takie jak ja mam, ale jednak większość osób zachwycała się tą książką, więc nie wiem, to też jest kwestia właśnie, czy wy to wiecie, lubicie jakby, w sensie no właśnie nie mogę ręczyć, że wam się ta książka spodoba, bo dla mnie jednak nie była do końca tym, czego ja się spodziewałam, można ją przeczytać lub nie. I właśnie mówię, że te fragmenty z psem mi się bardzo podobały, no ale jednak większość jest o świecie literackim i o byciu pisarzem. I to, co dobre w tej książce, to chociaż to, że już tak koniec, podsumowanie tego, co mówię, że ona była po prostu napisana prostym językiem, przy czym to się dobrze czytało. I tak nawet miło, mimo tych właśnie tematów literackich, na które ja w ogóle nie byłam przygotowana, więc właśnie, no, możecie przeczytać, możecie nie przeczytać, ja nie ręczę, że wam się spodoba. Dla mnie książka ogólnie była okej, okay, powiem tak. Trudno też mi to ocenić właśnie, bo z jednej strony spoko, z drugiej nie. Ale możecie spróbować, dlaczego nie. Już koniec tego gadania. Ostatnią książką, którą przeczytałam w tym miesiącu... Nie ostatnio, jeszcze list do astrofizyka. A, no tak, bez kitu. Dobra. To... kolejną książką, którą przeczytałam, są listy do astrofizyka. To ja już o niej mówiłam, nie będę się za bardzo rozwodzić. Fajna książka, ciekawe pytania zadają Tysonowi ci ludzie, którzy do niego piszą. On bardzo ciekawy i taki cierpliwy sposób im odpowiada, bo niektóre te listy były takie, że no nie wiem, jak ja bym była astrofizykiem, ktoś by mi zarzucał, że jestem jakoś, nie wiem, lewackim naukowcem, który tak naprawdę tuszuje prawdziwą prawdę, że Ziemia jest płaska, czy coś w tym stylu, no to ja bym chyba po prostu, no nie wiem, chyba wyszła z siebie. Ale on to właśnie bardzo dobrze napisał, że jakby nauka jest jedna i ona nie ma odcieni, no nie wiem, politycznych typu prawo-lewo, ona nie jest dobra ani zła, ona po prostu jest nauką i to jest po prostu suchy fakt, którego się nie da podważyć, chyba że ktoś inny znajdzie inny fakt na ten poprzedni fakt i da się go podważyć, no ale to jest nadal jakby w tej sferze nauki i ona nie jest emocjonalna ani nic takiego. I to w sumie było fajne, bo wydaje mi się, że w naszych czasach, w tych współczesnych, kiedy właśnie dużo wypływa jakichś teorii spiskowych i takich różnych dziwnych rzeczy, które, nie wiem, x lat temu nie miałoby w ogóle racji bytu, to dobrze jest to zapamiętać, że nauka jest nauką i ona nie ma na celu, nie wiem, zmanipulowania kogoś, ona nie jest nacechowana w żaden sposób, to po prostu właśnie jest nauka.
i koniec pieści tak naprawdę. No i w sumie, no w sumie tyle co do powiedzenia o lisach. Fajna rozrywka. Tak, fajna fizyka. Fajna fizyka, może fajna rozrywka, ale fizyki i astrofizyki tam raczej to się dużo nie uświadczy, tylko jest tak wspominana. Dlatego ludzie, którzy się interesują tematem, raczej nie będą usatysfakcjonowani po przeczytaniu tej książki i powinni chyba, znaczy powinni, no raczej lepiej, żeby sięgnęli po inne książki Tysona, które mówią sensu stricte o astrofizyce i poruszają tylko ten temat. Tak, u mnie przedostatnią książką jest Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle, o której mówiłam już we vlogu, więc nie będę się tutaj tak rozwodzić jak przy wcześniejszych. Która godzina? No już zaraz skończymy. Spokojnie. Więc ostatnią... Przedostatnią. Przedostatnią książką, którą przeczytałam w tym miesiącu jest Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle, którą czytałam właśnie ostatnio i pełną recenzję macie we vlogu, więc nie będę się przy niej tak rozwodzić jak przy wcześniejszych książkach, chociaż mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale to były takie, wiecie, niejednoznaczne książki. Wracając do tej, to ona też taka trochę była dla mnie, bo po prostu wydaje mi się, że to z tego powodu, że ja nie czytam właśnie za bardzo kryminałów ani thrillerów i jakby obiektywnie widzę, że ona jest świetna i ona jest genialna, ale jakby do mnie nie trafiła tak, żeby po prostu, żebym miała takie wow, wiecie, żeby mnie zatkało. Ale też tak łapię się na tym, chyba skończyłam ją kilka dni temu i że tak sporo o niej, wiecie, jakoś tak myślę, czy że jest w moich myślach, więc to jest naprawdę dobra książka i myślę, że mimo tego, że nie było tego wow, to może ona trafić do takich, nie wiem, top najlepszych książek tego roku, ale tego jeszcze nie jestem pewna, bo mam połowę. W każdym razie naprawdę Wam polecam i po dłuższą opinię odsyłam Was do ostatniego vloga, w którym o niej mówię więcej. Ostatnią książką, którą czytałam w czerwcu, jest 27 śmierci Tobiego Obeda. Ja też przeczytałam. Po obejrzeniu vloga znacie moją opinię, chociaż sobie tutaj nie ma co opiniować. No, wstrząsająca książka, jeżeli macie siłę przeczytać, to bardzo polecam, bo na przykład mi bardzo otworzyła oczy i widzę w sobie jakieś nowe pokłady wkurzenia na świat. Więc jeszcze polecam. Ja tylko właśnie mogę powiedzieć, bo to też jest ostatnia książka, którą przeczytałam w tym miesiącu. Właściwie to ta była przedostatnia, tamta ostatnia. No ale to już bez znaczenia. I dla mnie była ona też wstrząsająca i poruszająca i otwierająca oczy naprawdę. I myślę, że to każda osoba ją powinna przeczytać. I to mówię serio w tym momencie. A jeśli chodzi o samą narrację, to ona właśnie też była taka jakby miła, aż to słabo powiedzieć, jeśli chodzi o temat tej książki. Może prosta była po prostu. Ale tak, ale prosta to, po prostu. To się czytało tak... Szybko, gładko tak, szło. Gładko, właśnie. Nie było takiego, nie wiem, naukowego języka. Choć ja widzę tutaj trochę językowe niedociągnięcia, ale to na marginesie. Wiecie, to tak na marginesie, które po prostu czasami zmieniają sens zdania i jak tak się czyta dalej, to ja na przykład musiałam wrócić do tego zdania, żeby się zastanowić, dlaczego tutaj jest pozmieniany szyk. Ale to nieważne, no po prostu polecam. Ja tego nie widziałam, wiecie. Polecamy w sumie. Dokładnie. Czytajcie i. Bardzo ważna lektura. Bądźcie świadkami tego, co się dzieje w Kanadzie. Nadal się dzieje w sumie. To nie jest jakaś historia sprzed 200 lat, tylko to się działo 50 lat temu i dzieje się nadal. Co jest jeszcze bardziej przerażające w sumie, jak się o tym myśli. Dokładnie. I słuchajcie, to by było na tyle z naszego miesiąca, z naszego czerwca. Dajcie nam znać, czy czytaliście którąkolwiek z tych książek, albo co czytaliście w ogóle w tym miesiącu. Jesteśmy bardzo ciekawe, dlatego że wiemy, że czerwiec to jest trudny miesiąc i dla studentów, i dla uczniów, a raczej większość z Was nimi jest. Więc dajcie nam koniecznie znać, a my widzimy się z Wami w kolejnym filmie. Pa! Pa.